Środa, 25 czerwca, Robert Utkowski, witam Państwa i zapraszam na Teledziennik. Dziś przed godziną 18 rozpoczęły się obchody rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca 76. Mszy świętej odprawionej przy kamieniu pomniku robotniczego protestu przewodniczył biskup radomski Henryk Tomasik. Stoimy przy pomniku pamięci walczących o wolną i demokratyczną Polskę. Jesteśmy uczniami, mieszkańcami Radomia, młodymi Polakami, wyrazicielami opinii naszego pokolenia. W imieniu radomskiej młodzieży oddajemy hołd robotnikom Radomia i innych miast polskich za odwagę, świadomość społeczną, polityczną i czynną walkę. Od wielu lat spotykamy się tutaj pod pomnikiem radomskiego czerwca, by oddawać hołd bohaterom tamtych wydarzeń, by wspominać tamte dni, które zmieniły bieg historii Polski. Dzień 25 czerwca 76 roku był dla Radomia najważniejszym dniem w całej historii XX wieku. 25 czerwca 1976 roku kilkadziesiąt tysięcy radomskich robotników wyszło na ulicę, by powiedzieć nie komunistycznemu reżimowi. Potem były ścieżki zdrowia, tortury, aresztowania i wyrzucanie z pracy. Miasto zapłaciło za swój brak uległości wobec komunistów odebraniem funduszy, cofnięciem inwestycji i zablokowaniem rozwoju. To bolesne doświadczenie, bolesne brzemię trwa do dziś. Jednak jesteśmy niezmiennie dumni, że tu w Radomiu był jeden z przystanków na drodze naszej ojczyzny do odzyskania suwerenności i niepodległości. Co kilka lat pojawiają się pomysły, by miejsce owego skromnego w swej formie, ale przez ową formę niezwykle sugestywnego w wyrazie pomnika, stanął wielki monument z betonu. Pojawiająca się obecnie w mediach najświeższa inicjatywa mówi, by ten pomnik stanął w tym miejscu na 40-lecie radomskiego czerwca. Radomska Solidarność, kierując się słowami świętego papieża Polaka Jana Pawła II, który mówił, że są pomniki pychy i są pomniki serc, proponuje kolegom inicjatorom budowy nowego pomnika, by zamiast pomnika z betonu powzięli inicjatywę pomnika serc. Domu weterana dla bohaterów czerwca 76 roku z Radomia, Płocka, Ursusa i innych miast w naszej ojczyźnie. Pacyfikacja przyniosła rany, aresztowania i także śmierć. Jan Łabęcki, Tadeusz Ząbecki, a potem Jan Brożyna i ten człowiek, którego najczęściej wspominamy w tym momencie, ksiądz Roman Kotlarz, był ze swoimi wiernymi, błogosławił, nie uczestniczył w żadnym wydarzeniu politycznym, jakbyśmy powiedzieli. Był ze swoimi wiernymi i na znak błogosławieństwa wykonywał krzyż. Chciał być przy tych, którzy przeżyli swoją tragedię, swoją niesprawiedliwość. Rannych 198, 634 osoby aresztowane. To bardzo konkretne wymiary tej wielkiej tragedii. Dzisiaj wspominamy to wydarzenie. Dzisiaj także chcemy wspomnieć tę słynną wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II ze Skoczowa. Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa porządku moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Kwiaty pod kamieniem pomnikiem protestu robotniczego z czerwca 76 roku złożyli dziś także przedstawiciele Radomskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To pierwszy taki gest ze strony SLD po 38 latach, jakie minęły od protestu radomskich robotników. To nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Pierwotnie przedstawiciele radomskiego SLD mieli złożyć kwiaty w minioną sobotę. W sobotę miała miejsce manifestacja Młodzieży Wszechpolskiej, narodowców z Radomia. Nie chcieliśmy komplikować sytuacji, stwarzać zagrożenia w bezpieczeństwie, tym bardziej, że z obserwacji, jakich dokonałem w czasie tej manifestacji, mogłem stwierdzić, że dochodziło do wulgaryzmów, również tutaj w tym miejscu, w którym klęczał papież Jan Paweł II. Jolanta Sokołowska, Wojciech Bernat i Leszek Reimer pojawili się pod pomnikiem w środę o 9 rano. Jak sami podkreślają,
Ich obecność i gest to stanowisko całej radomskiej lewicy. Reprezentujemy młode pokolenie lewicy i nie utożsamiamy się z tamtymi czasami. Jesteśmy po to, aby podziękować tym wszystkim robotnikom, którzy walczyli o naszą godność, o nasze lepsze czasy. Na główne uroczystości pod pomnikiem protestu robotniczego Czerwiec 76 radomskie SLD nie zostało zaproszone. Radomski Czerwiec 76 w formie komiksu to najnowszy pomysł Instytutu Pamięci Narodowej na edukację historyczną. Autorem publikacji jest radomianin Przemysław Ochnia. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się dziś prezentacja tego wydawnictwa. O takim komiksie Przemysław Ochnia myślał już kilka lat temu, ale dopiero gdy nawiązał kontakt z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, sprawa zaczęła się konkretyzować. Opracowanie scenariusza, wykonanie rysunków i załatwienie wszystkich formalności trwało półtora roku. W efekcie powstał kolorowy komiks liczący 50 stron. Historia jest stworzona, opowiada o rodzinie. Rodzinie robotniczej z Radomia. Są to postacie fikcyjne, ale jak gdyby w tle ich życia, w tle ich funkcjonowania są te wydarzenia radomskiego czerwca. Przemysław Ochnia nie kryje, że połączenie fikcyjnej fabuły z historią było trudnym zadaniem. To było duże utrudnienie, było to bardzo duże wyzwanie dla mnie, żeby w jakimś tam stopniu trzymać się cały czas tej historii, żeby nie rozminąć się, przede wszystkim, żeby się nie rozminąć z tym, co rzeczywiście miało miejsce podczas tych wydarzeń radomskich. Publikacja zawiera wkładkę historyczną na temat wydarzeń z czerwca 1976 roku. Komiks dostępny też jest w wersji elektronicznej. Wiceprezes do spraw technicznych wodociągów miejskich Marek Michoń odszedł na emeryturę. Teraz w zarządzie wodociągów oprócz prezesa Leszka Trzeciaka są jeszcze wiceprezesi do spraw rozwoju Artur Michalski i do spraw finansowych Krzysztof Sola. Wiceprezesa do spraw technicznych nie będzie. Mieli za darmo korepetycje, zajęcia dodatkowe, pomoc psychologa i doradcy zawodowego. Kilka tysięcy radomskich uczniów brało udział w projektach edukacyjnych dofinansowywanych przez Unię Europejską. W magistracie podsumowano dziś 3 projekty unijne realizowane w radomskich podstawówkach i jeden, który jest skierowany do nauczycieli kształcenia zawodowego. Blisko 70 nauczycieli kształcenia zawodowego bierze udział w projekcie Nauczyciel Zawodu – Współczesne Wyzwania. Ci, którzy się zapisali, mogą zdobyć nowe kwalifikacje i nauczyć się, jak uczyć, żeby ucznia zaciekawić. Pedagodzy poznają nowoczesne metody nauczania. Nauczyciele zawodu będą brali udział w stażach u pracodawców, dzięki czemu będą mogli poznać takie nowoczesne sposoby zarządzania przedsiębiorstwem, jak również nowoczesny sprzęt w danych zakładach pracy. Ten projekt skończy się w 2015 roku. Jego wartość to ponad 300 tysięcy złotych. Całość finansuje Unia Europejska. Dyrektor Wydziału Edukacji podsumował dziś 4 programy unijne realizowane w radomskiej oświacie. O ile jeden już wspomniany dotyczy nauczycieli zawodu, to 3 pozostałe obejmują uczniów radomskich podstawówek i uczniów szkół zawodowych i wkrótce się skończą. Realizowane były zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe i zajęcia specjalistyczne. W ramach zajęć wyrównawczych, czyli dla dzieci, które to są zajęcia dla dzieci, które wymagają dodatkowej pomocy, były prowadzone zajęcia z matematyki, z języka polskiego, z informatyki, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia dodatkowe skierowane były do uczniów szczególnie uzdolnionych. W ramach projektów zapewniono też pomoc psychologiczno-pedagogiczną i doradztwo zawodowe. Zajęcia odbywały się po południu, po obowiązkowych lekcjach, czasem w weekendy. Uczniowie nic nie płacili, zatem ci, którzy się zapisali, mogli zrezygnować na przykład z płatnych korepetycji. W ramach projektów zakupiono także podręczniki szkolne, szkoły wzbogaciły się o nowe komputery, oprogramowanie i inne pomoce dydaktyczne. W ostatnich latach w Radomiu zrealizowano prawie 60 projektów z zakresu edukacji o wartości prawie 110 milionów złotych. Dużą część tej kwoty, bo prawie 77 milionów złotych, pokryła Unia Europejska. Są chorzy, samotni, mieszkają w domu pomocy społecznej, który, jak sami mówią, stał się ich domem rodzinnym. Mimo wielu trudności nie chcą rezygnować z życia. Od wielu już lat w czerwcu mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej imienia Świętego Kazimierza obchodzą imieniny Pana Jana, ale świętują nie tylko Janowie. Pani Bożena mieszka w Domu Pomocy Społecznej imienia Świętego Kazimierza w Radomiu od 3 lat. Choć dla osób, które przebywają w tym miejscu, to nie DPS, to po prostu dom. Ja jestem mieszkanką Domu Pomocy
tego domu, który stał się dla nas domem rodzinnym ze względu na chorobę, na ciężką chorobę. Ja mam akurat chorobę nowotworową, więc dlatego i osamotnienie, czy samotność, można tak powiedzieć. Wie pani, jeśli chodzi o chorobę, to jest taki proces długi, prawda? Nie można, natomiast samotność w tym domu można zniwelować. Mniej się czują samotni przy okazji takich imprez, jak co roku w czerwcu mieszkańcy świętują, jak sami mówią, imieniny pana Jana. To już tradycja i to takie symboliczne imieniny nie tylko Jana. Świętujemy imieniny wszystkich mieszkańców domu. W tym roku na imieniny zaproszono gości. Uczniowie z zespołu szkół zawodowych pokazali nie tylko fryzury ekologiczne. Wystąpili także zaprzyjaźnieni podopieczni z Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rodziny Ziętalów. To jest coś takiego magicznego tu w tym przypadku, bo my pragniemy tego takiej spójności między ludźmi, wychodzenia do ludzi. W DPS-ie imienia świętego Kazimierza mieszkają ludzie często samotni. Pani Bożena, jak mówi, nie ma już nikogo. Podopieczni borykają się z różnymi, często bardzo poważnymi schorzeniami. Są to osoby przewlekle somatycznie chore, które ze względu na wiek, niepełnosprawność, jak również choroby towarzyszące zamieszkują w tej placówce. Ale raczej nie potrzebują współczucia, wolą uśmiech i pomocną dłoń. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej, jak mówią, starają się zagospodarować czas mieszkańcom. Organizują nie tylko takie imprezy, ale też i wycieczki, różnego rodzaju zajęcia. Obecnie w tym domu mieszkają 44 osoby. Chrystus i Jabłko Grzesznica i kilkanaście innych dzieł Jacka Malczewskiego będzie można obejrzeć na najnowszej wystawie w Radomskim Muzeum w Rynku. To dzieła pożyczone z kolekcji prywatnej, do tej pory nie prezentowane w muzeum. Otwarcie wystawy odbędzie się w niedzielę. Wstęp wolny. To Chrystus i Jawnogrzesznica, jedna z 15 prac pożyczona przez Radomskie Muzeum z prywatnej kolekcji. To i inne wypożyczone dzieła, także archiwalia i rysunki pochodzące z kolekcji muzealnej, zostaną zaprezentowane na najnowszej wystawie zorganizowanej z okazji przypadającej w tym roku 160. rocznicy urodzin Jacka Malczewskiego. Dla nas na pewno ogromnym zaszczytem i przyjemnością będzie prezentowanie tych prac w naszych murach na tej wystawie. Przede wszystkim też dlatego, że te prace w ogóle u nas wcześniej nie były pokazywane. Odwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć między innymi niedokończony szkic, portret żony Malczewskiego czy autoportret z muzeum z 1906 roku. Będzie eksponowany akt z 1876 roku, także stosunkowo wczesna praca artysty. Powstała w paryskiej pracowni Ernesta Lehmana. Jacek Malczewski przebywał przez rok akademicki w Paryżu. Były to lata 76-77 rok. Tam zdobywał te dodatkowe szlify poza Szkołą Sztuk Pięknych krakowską. Otwarcie wystawy odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. Ekspozycję będzie można oglądać do 30 września. Kolekcja obrazów Jacka Malczewskiego, jaką stale posiada Radomskie Muzeum, jest czwartą co do wielkości kolekcją w Polsce. Ostatnio muzeum zakupiło tę pracę. Jest to fotograwiura wykonana na podstawie oryginalnej pracy Jacka Malczewskiego Śmierć wygnanki z 1882 roku. Obraz Jacka Malczewskiego był pokazywany na wystawie światowej w Chicago w 1893 roku według informacji zawartych w opracowaniu pani Doroty Kudelskiej. W tej chwili jest przechowywany w Whitman Art Gallery w Uniwersytecie Notre Dame w Indianie w Stanach Zjednoczonych. Malczewski namalował to dzieło w Radomiu. Jednym z modeli pozujących w grupie żałobników był ojciec artysty Julian Malczewski. Zarówno w niedzielę, czyli w dniu otwarcia najnowszej ekspozycji, jak i w sobotę 27 czerwca muzeum będzie otwarte dla wszystkich zwiedzających za darmo. Z okazji Dni Radomia w Malczewskim będą oprowadzane wycieczki, odbędą się także wykłady historyczne i zabawy dla najmłodszych. I w ten sposób kończymy dzisiejsze wydanie Teledziennika. Za chwilę sport, po nim prognoza pogody i dziś także przypominam program Na Temat. To ostatnie wydanie przed wakacjami. Program Na Temat wróci na naszą antenę oczywiście po wakacjach. W imieniu prowadzącej i dzisiejszego gościa na program Na Temat zapraszam. W swoim imieniu dziękuję i do zobaczenia.